Trudno o bardziej kultowy serial w historii polskiej telewizji niż Czterej Pancerni i Pies. Niemal każdy jako dziecko z wypiekami na twarzy oglądał bohaterskie wyczyny dzielnych czołgistów. Mało kto wiedział, że jeden z aktorów pomógł odczuwać strach w sytuacjach, które wydają się wcale nie być niebezpieczne. Wybuchy, ciężkie maszyny i wartka akcja były tymi czynnikami, które znacząco wpłynęły na popularność serialu Czterej Pancerni i Pies. Aktualnie losy czołgistów i Szarika można podziwiać na platformie TVP VOD. Tytułową piosenkę prawie każdy potrafi zaśpiewać z pamięci. To doskonale pokazuje, jak wielki wpływ na Polaków miała ta produkcja. Jeden z aktorów skrywał pewien sekret, którego nikt by się nie spodziewał. Legendarny serial Czterej Pancerni i Pies. Tym razem jedną z tajemnic zdradził aktor powiązany z tą kultową produkcją. Mało kto podejrzewałby, że cokolwiek w jego karierze mogło być dla niego przerażające. Jednak jego słowa mówią same za siebie. Wiesław Gołaz w dużej mierze zyskał ogromną sławę za sprawą serialu Czterej Pancerni i Pies. Aktor był rozpoznawalny w całym kraju, a wykreowana przez niego postać wzbudzała spore emocje. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Interia, Wiesław Gołaz w książce Gołaz wyznał, że podczas kręcenia serialu prowadzili razem z innymi aktorami czołg i zdarzało im się nawet przy jego pomocy obalać drzewa. Okazuje się jednak, że aktor bał się, kiedy musiał zasiąść za kierownicą innego pojazdu. Czego bał się Wiesław Gołaz? Wiesław Gołaz po wystąpieniu w serialu Czterej Pancerni i Pies otrzymał rolę w produkcji Droga. Nie da się ukryć, że to jedna z najbardziej popisowych kreacji tego znakomitego aktora. Okazuje się, że wcześniej jedynym pojazdem, który prowadził wcześniej, był czołg. Jak Wiesław Gołaz wspominał doświadczenia z planu serialu Droga. Odebrałem parę lekcji jazdy od instruktora, z którym jechaliśmy na trasę Wrocław-Berlin, żeby poćwiczyć. Kiedy wyjeżdżaliśmy Jelczem na zdjęcia, zawsze towarzyszył nam milicjant na motorze, bo potrzebny był ktoś, kto zatrzymywałby ruch. Gdy siadałem za kierownicą, od razu miałem ręce mokre ze strachu. To był koszmar, powiedział aktor serialu Czterej Pancerni i Pies przytaczany przez portal Interia. Trzeba przyznać, że mało kto zdawał sobie sprawę, że po doświadczeniach z planu serialu Czterej Pancerni i Pies Wiesław Gołaz mógłby obawiać się prowadzenia innego pojazdu. Okazuje się jednak, że prowadzenie ośmiotonowego jelcza była bardziej przerażające niż jazda czołgiem. Dwa. Bałem się tych spotkań z kierowcami z PKS, bo wiedziałem, że wcześniej czy później zorientują się, że nie mam zielonego pojęcia o prowadzeniu samochodu. Sylwester Chęciński przedstawiał mnie zawsze jako kierowcę z wrodzonym talentem, ale bez prawa jazdy, wspomina Wiesław Gołaz cytowany przez portal Interia.
Źródło, Interia.